Mówiąc szczerze, to był dzień jak każdy inny. Wstałam, ubrałam się. To był po prostu najzwyklejszy w świecie dzień. I w życiu bym się nie spodziewała, że właśnie tego dnia spotka mnie to, co mnie spotkało. A uwierzcie mi, nie była to zwyczajna historia. Szkoda tylko, że skończyła się tak, jak się skończyła. Co? Taka zdziwiona, że najlepsza przyjaciółka do ciebie przyszła? Bardzo śmieszne, ty nigdy nie przychodzisz. Oj, tam są wakacje. Teraz to się zmieni. Zrobię coś do picia. Gdzie ona jest? Sądzicie, że dobrze zrobiliśmy, powierzając jej to zdanie? Przecież wiesz, że my nie możemy iść na ziemię w ludzkiej postaci. Co ty znowu zrobiłaś? Nie potrafię przygotować nawet najprostszego eliksiru nieśmiertelności. Im dłużej ta dziewczyna ma tę moc, tym bardziej my tracimy swoją. Musimy jej ją zabrać jak najszybciej. Cały zły wymiar traci swoją siłę. W nas ostatnia nadzieja. Masz niesamowitą moc. Jesteś dla nich wszystkich zagrożeniem. Oni nie mogą zejść na ziemię, dlatego zmusili mnie, żebym ciebie do nich przyprowadziła. Nie ufaj im, a ja przyjdę po ciebie jak najszybciej. Przepraszam, że cię tak zostawiłam, ale gdyby pozbyli się mnie, nie mielibyśmy szans na wygraną. Wszystko jeszcze wyjaśnię. Bądź silna. Bardzo udana teleportacja. Czy może mi ktoś powiedzieć, co ja tutaj właściwie robię? No i kim wy w ogóle jesteście? Twoimi przyjaciółmi. No ale... Wygląda na zdezorientowaną. Masz niesamowitą moc. Chcemy cię nauczyć z niej korzystać. Przecież mówię, że... Zabiorę ją do jej pokoju. Nie zostanę tutaj, nie znam was. Nie wiem, kim wy w ogóle jesteście. Zostawcie mnie w spokoju. Oni mnie nie widzą. Udawaj, że nic się nie dzieje. Proszę cię, udawaj, że im ufasz. Inaczej wszyscy skończymy marnie. Wszystko w porządku? To może ja jednak zostanę z wami? Martin, zabierz ją do jej pokoju. Idź prosto, w prawo i trafisz do siebie. Zobaczymy się później. On chyba żartował. Koleś, wracaj tutaj! Bez paniki, przecież tutaj nie może być nic strasznego. Thank you.
Co ty robisz? Ta dziewczyna nawet nie wie, jaką ma moc. A teraz, gdy zaczęła się ujawniać, musimy działać jak najszybciej. Dobrze, że Candy ujawniła się jej w prawdziwej postaci. A jakaś toaleta? Przydałoby się tutaj coś takiego. Co się właściwie przed chwilą stało? Dobra, zaraz się obudzę i to wszystko zniknie. Witaj, musimy porozmawiać o twojej przyjaciółce. Co ty gadasz? Wyjdź w tej chwili z mojego domu. Ale... Dzwonię na policję. Kim ty jesteś? Tylko porozmawiajmy. Moja głowa... Jezu, co znowu? Proszę, niech ktoś zabierze mnie do domu. To był właśnie ten moment. Wtedy właśnie poznałam go.